W dzisiejszym świecie pełnym stresu, presji i nieustannego pośpiechu, wiele osób szuka sposobów na uwolnienie się od negatywnych emocji i osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Jedną z metod, która zyskuje coraz większą popularność, jest technika uwalniania W.G. Hawkinsa. David R. Hawkins był amerykańskim psychiatrą, który opracował tę technikę na podstawie swoich wieloletnich badań nad świadomością i emocjami. Jego metoda opiera się na założeniu, że każda negatywna emocja, która nas przytłacza, jest wynikiem przywiązania do jakiegoś wydarzenia, osoby czy przedmiotu. Aby uwolnić się od tych emocji, musimy nauczyć się je akceptować i puścić. Technika uwalniania W.G. Hawkinsa polega na kilku prostych krokach. Pierwszym z nich jest zidentyfikowanie emocji, która nas przytłacza. Może to być strach, złość, smutek, poczucie winy czy jakakolwiek inna negatywna emocja. Następnie należy zastanowić się, co jest przyczyną tej emocji, jaka sytuacja, osoba czy przedmiot wywołuje u nas te uczucia. Kiedy już zidentyfikujemy przyczynę naszej negatywnej emocji, kolejnym krokiem jest zaakceptowanie jej. Musimy zrozumieć, że emocja ta jest częścią naszego doświadczenia życiowego i nie ma sensu walczyć z nią. Akceptacja pozwala nam spojrzeć na daną sytuację z dystansu i zrozumieć, że nie musimy być jej ofiarami. Ostatnim krokiem techniki uwalniania W.G. Hawkinsa jest puszczenie emocji. W tym celu możemy wykonać prostą medytację, podczas której skupiamy się na naszym oddechu i powtarzamy w myślach afirmacje takie jak puszczam to, jestem wolny, wolna czy akceptuję to. Ważne jest, aby podczas medytacji poczuć ulgę i odprężenie, które towarzyszą uwolnieniu emocji. Technika uwalniania W.G. Hawkinsa może być stosowana w każdej sytuacji, która wywołuje u nas negatywne emocje. Może to być konflikt w pracy, kłótnia z partnerem czy poczucie niepewności wobec przyszłości. Regularne praktykowanie tej techniki pozwala nam na osiągnięcie większej równowagi emocjonalnej i wewnętrznego spokoju. Warto zaznaczyć, że technika uwalniania W.G. Hawkinsa nie jest lekarstwem na wszystkie problemy. Nie zastąpi profesjonalnej pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, jeśli jest ona potrzebna. Jednak może być cennym narzędziem w naszym codziennym życiu, które pomoże nam radzić sobie z negatywnymi emocjami i osiągnąć większą harmonię. Podsumowując, technika uwalniania W.G. Hawkinsa to prosta i skuteczna metoda na uwolnienie się od negatywnych emocji i osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Polega ona na zidentyfikowaniu, zaakceptowaniu i puszczeniu emocji, które nas przytłaczają. Regularne praktykowanie tej techniki może przynieść nam wiele korzyści, w tym większą równowagę emocjonalną i poczucie wewnętrznego spokoju.